lepszego niż swobodna i beztroska zabawa. Sięgnij do lodówki i daj im Kinder Mleczną Kanapkę. Chłodny mleczny krem i pyszny miód pomiędzy dwoma puszystymi wierzchowcami. Kinder Mleczna Kanapka i zabawa może trwać dalej. Debata dnia, Grzegorz Kępka, witam bardzo serdecznie i witam w studiu Pawła Lisieckiego, Prawo i Sprawiedliwość i Andrzeja Szejny, Lewica. Dzień dobry, dobry wieczór. A na łączach Pawła Poncyliusza, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór Państwu. Dobry. Goście przedstawieni, to teraz zapowiedź tego, o czym będziemy rozmawiać. Porozmawiamy oczywiście, bo inaczej się nie da, o wysokich cenach gazu, a także prądu i o politycznym sporze wokół tego i czy można coś zrobić i co zrobić, żeby Polacy nie bankrutowali płacąc rachunki. Drugi temat to Pegasus. Czy został kupiony nielegalnie z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości, jak twierdzi Gazeta Wyborcza i poseł Michał Szczerba, czy też jest to odgrzewany kotlet, jak mówi Michał Woś z Ministerstwa Sprawiedliwości. A w drugiej części, to już inni goście, będziemy rozmawiać o krajobrazie na polskich drogach po drastycznej podwyżce mandatów. Zaczynamy od gazu, od cen rachunków, które wzrosły dla niektórych o setki procent. Zaczynamy od krótkiego materiału filmowego. W tysiącach polskich domów te podwyżki to będą podwyżki o kilkaset procent. Pan jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w każdej chwili mógłby zacząć zabiegać o to, by pana koledzy z Brukseli zreformowali wreszcie handel emisjami CO2. Śmiało można pana nazwać premierem polskiej biedy. Panie premierze Morawiecki, to pan odpowiada za podwyżki cen gazu w Polsce. Mamy często do czynienia po prostu ze złym wyborem taryfy, która jest stosowana, czyli nie taryfa indywidualna, tylko taryfa biznesowa. Ta kwestia może być rozwiązana szybko własnym zgłoszeniem, ale jeżeli by się okazało, że trzeba coś dodatkowego, to oczywiście my jesteśmy na to otwarci. Należy dokonać blokady cen gazu, który służy do celów grzewczych, na najbliższe pół roku. Polska musi odrzucić unijny pakiet klimatyczny. Wtedy rachunki za prąd spadną o 60%. Pakiet klimatyczny jest elementem prawa europejskiego już przyjętego. W związku z tym to nie można już go wypowiedzieć w taki prosty sposób, tylko trzeba byłoby znowelizować przepisy na poziomie ogólnoeuropejskim. Rzeczywistość jest dosyć przerażająca. W takiej skali podwyżek to nie tylko takie spółki duże jak my, ale również i mniejsi przedsiębiorcy nie będą w stanie w dłuższej perspektywie czasu po prostu wytrzymać. Siedzą zimnie nieraz. Jak jest tak, jak dzisiaj nie ma mrozu, to no właśnie, czy to jest przyszłość najbiedniejszych ludzi w Polsce? Zwłaszcza, że ostatnio polityczne emocje zostały rozgrzane informacjami o tym, że niektóre wspólnoty mieszkaniowe dostały, ich mieszkańcy dostali propozycje podwyżek po 500, 600, 700, 800 procent. Czy tego nie można było uniknąć, czy tego nie można było przewidzieć? Kto popełnił w tej sprawie błąd, Paweł Lisiecki? Panie redaktorze, po pierwsze trzeba tutaj wskazać, że wspólnoty mieszkaniowe, ci, którzy zarządzają budynkami, zgodnie z pismem Urzędu Regulacji Energetyki z 2018 roku, mieli prawo do tego, aby wskazać, że za część z budynków, czy za część nieruchomości, tak naprawdę opłaty powinny być ponoszone zgodnie z taryfą. Ci, którzy tego nie zrobili, a wiele osób, czy wiele wspólnot mogło tego nie zrobić ze względu na to, że wówczas jeszcze biznesowe jakby taryfy były lepsze, korzystniejsze, no to dzisiaj płacą w ten sposób dużo więcej niż taryfa ta przeznaczona dla gospodarstw mieszkaniowych. Trzeba po prostu wziąć i odpowiednio do PGNiG-e tutaj zawnioskować o to, aby zmienić te opłaty. Wskazać, że mamy do czynienia z gospodarstwem domowym, a nie z przedsięwzięciem biznesowym. Łukasz Batory, który odpowiada za energetykę w Kancelarii Modrzejewskiej Wspólnicy, mówi, że ta sytuacja pokazuje ewidentną lukę prawną.
bo to zarządzenie, czy ta informacja URE, na które się pan powołuje, to jest tylko informacja, a nie ma waloru przymusu, nie jest to prawo. Zgadzam się, czy natomiast... tego nie można było wcześniej przewidzieć? Już mówię, ale PGNiG powiedziało, że zastosuje się do tej regulacji, Urzędu Regulacji Energetyki i jeżeli ktoś składa taki wniosek, to tutaj nie ma problemu, żeby został on rozpatrzony. Natomiast jeżeli ktoś wcześniej składał inny wniosek, no to każdy się zastanawia, co tutaj się zmieniło. To ja mam takie pytanie do pana, zanim oddam głos przedstawicielom opozycji. Czy pan jest w stanie zadeklarować, że na przykład mieszkańcy tych mieszkań komunalnych, a wiadomo, że nie mieszkają tam kryzysi, nie zapłacą 800% więcej za gaz? Czy tak? W Warszawie ja nie jestem w stanie zadeklarować, bo jeżeli mówimy o mieszkaniach komunalnych, no to w Warszawie zarządza nimi prezydent Rafał Trzaskowski. Jeżeli nie złożył takiego wniosku pan prezydent Rafał Trzaskowski, albo nie zamierza złożyć, ja zresztą pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego gorąco do tego namawiam, żeby coś takiego złożył w imieniu mieszkańców, no bo to on zarządza zasobem komunalnym. Tam, gdzie nie ma liczników, podzielników dostaw tych gazu, no to odpowiada zarządca komunalny. I w tym wypadku prezydent Warszawy. I dobrze by było, aby prezydent Warszawy coś takiego zrobił, bo to naprawdę odbije się na kosztach mieszkania w zasobie komunalnym. To Paweł Poncyliusz w tej chwili. Czy rzeczywiście to zależy od prezydentów miast? Czy najbiedniejsi mieszkańcy Polski zapłacą tak gigantyczne rachunki? Czy można coś zrobić innego? Platforma Obywatelska dzisiaj zaproponowała zmianę w ustawie, specjalną ustawę, która automatycznie jakoby... rzekomo ma spowodować, że ci, którzy rzeczywiście są mieszkańcami, nie mają firm, a nie będą płacić tych gigantycznych rachunków. No, problemów jest wiele. Po pierwsze, ja bym powiedział w ten sposób, że rząd ten kryzys gazowy dość pasywnie traktuje. To znaczy mówi, no zdrożały ceny gazu na giełdzie, no i trudno, no to muszą zostać podwyższone ceny gazu. Przypominam, że te 54%, które wzrosną ceny gazu dla odbiorców indywidualnych... Tyle miało być, a widzimy, że może być więcej. Może być więcej. To nie jest tyle, ile ten gaz realnie drożeje. Co to oznacza? To oznacza, że przedsiębiorcy często właśnie dostają podwyżkę na poziomie czterokrotną czy dziesięciokrotną w stosunku do tego, co było. Bo oni muszą też pokryć koszty odbiorców indywidualnych. Druga rzecz jest taka, że no, jeżeli dzisiaj jest jeden licznik gazu na dany budynek, który jest ogrzewany właśnie poprzez kotłownię, no to wiadomo, że trudno jest wtedy rozdzielić ten gaz, który idzie na ogrzewanie konkretnych mieszkań i ten gaz, który na przykład idzie na ogrzewanie lokali użytkowych, usługowych, czy też nawet powierzchni wspólnych takiego budynku. Więc to są trochę... Ale tu toczy się spór o to, kto powinien to zrobić, bo Platforma Obywatelska, składając dzisiaj projekt, mówi, że to powinien być, tak trzeba zmienić, żeby tak naprawdę ci zarządcy czy mieszkańcy się nie martwili, bo to powinien być automat i piłeczka leży po stronie rządu i większości rządowej. Pan poseł mówi Rafał Trzaskowski, a zatem zarządcy tych nieruchomości, niekoniecznie prezydenci, samorządowcy, choć nie tylko oni. Ja widziałem dzisiaj chwilę właśnie TVP Info, które cały czas się kręci wokół tego, że to wszystko wina Trzaskowskiego. Ja rozumiem, już była wina Tuska, teraz jest wina Trzaskowskiego, ale dobrze wiemy, że miliony mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, ale też i domów czynszowych trochę będą uzależnieni od właścicieli i nie tylko od Rafała Trzaskowskiego. I to jest sytuacja, w której trochę stajemy się niewolnikami jakiegoś przysłowiowego kamienicznika. To powinno być w sposób jednoznaczny i obligatoryjny rozstrzygnięte na poziomie ustawowym, a nie ktoś złoży, to będzie, to dostanie łaskawie od władzy coś, a jak nie złoży, no to nie dostanie, to będzie płacił więcej. No to jest postawione na głowie i dlatego mówię o tym pasywnym podejściu rządu do wzrostu cen gazu. Tak jakby rząd trochę liczył na to, że ileś osób się zgapi, czy instytucji się zgapi, nie złoży tego wniosku, w związku z tym PGNiG na tym zarobi większe pieniądze. Za mało jest takiej aktywnej działalności,
działalności. Możliwe, że Prawo i Sprawiedliwość sobie policzyło, że te mniej zamożne osoby dostały teraz różnego rodzaju przywileje związane z podatkami, kolejne emerytury i tak dalej, jakieś programy socjalne i w związku z tym już nic nie trzeba zrobić i nawet jak podrożeje cena gazu, to nic to nie będzie oznaczało, bo to gdzieś się wyrówna. No ale to oznacza, że państwo jedną ręką daliście właśnie te różne przywileje od 1 stycznia, choćby w ramach Polskiego Ładu, Nieładu, a z drugiej strony wyciągacie te pieniądze z kieszeni. Można ad vocem tutaj? I mówicie... Tak, tu się szykuje ad vocem, ale ponieważ nikt tutaj nie może być w tym programie pokrzywdzony, to jeszcze Lewica, Andrzej Szejna. Czy w tym sporze, to jest klasycznie polski spór, jest problem i czy winny jest rząd, czy winne są samorządy? Czy rzeczywiście tutaj należy szukać winy, czy trzeba znaleźć rozwiązanie i czy ewentualnie to rozwiązanie, które Platforma zaproponowała, jest najlepsze? Bo jest jeszcze jedno na stole. Z Polska 2050 chce zamrozić ceny gazu tego do ogrzewania na pół roku. No tak, najpierw chciałbym podkreślić, że czy to dotyczy inflacji, czy to dotyczy cen gazu, energii elektrycznej, czy to paliwa, no to przecież za politykę gospodarczą, tak jak za politykę pieniężną, czyli za 10, za chwilę może procentową inflację, odpowiada albo rząd Mateusza Morawieckiego, czytajmy Prawo i Sprawiedliwość, albo prezes profesor Adam Glapiński, czytajmy Prawo i Sprawiedliwość. I opowiadanie bajek na resorach, że to jest jakiś Trzaskowski, czy Kowalski, czy inny burmistrz, wójt, prezydent, ktokolwiek by to nie był, jest nieprawdą. Drugą sprawą, którą ja chcę tutaj podnieść, bo chcę, żeby to wybrzmiało. Kiedy mówimy o cenie gazu i tutaj pan minister Poncyliusz pewnie trudno też na to zwrócił uwagę. Trudno o tym nie mówić. Zwrócił na to uwagę, ale ja dodam. To nie tylko chodzi o mieszkania komunalne, to chodzi o domy pomocy społecznej, o szpitale, tam jest po kilkaset procent, to jest dramat. Żłobki, przychodnie. Wszystko. No bo zwróćmy uwagę, rząd tak naprawdę próbuje gdzieś tam łatać tą dziurę poprzez te dopłaty osłonowe, które też dotyczą, zwróćmy uwagę, tylko tych ludzi, którzy zarabiają niejednokrotnie poniżej minimalnej pensji, gdzie jest reszta. Przecież też nie wiąże końca z końcem, kiedy jest inflacja. Ale ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przecież jeśli chodzi o zabezpieczenie Polski w gaz, to chyba się nie mylę, ale około 20% zabezpieczenia, to jest około 3-4 miliardów metrów sześciennych rocznie, to jest przecież zabezpieczenie, które płynie z wydobycia w Polsce. Dodatkowe miliard jest, to jest, co się płynie z zagranicy. Mówię oczywiście nie mówię o Rosji, tylko mówię o tym, co kontrolujemy, tak? No to ja mam takie pytanie do pana ministra Sasina i do pana posła. No to co się takiego stało, że wam 500% podniosły się koszty wydobycia gazu i obkładacie tymi cenami Polki, Polaków, przedsiębiorstwa, żłobki, szpitale. A ja powiem dlaczego. Ja tylko dodam, a ja mam podejrzenie graniczące z pewnością. Europejskich cena gazu w ciągu roku mniej więcej wzrosła, teraz troszeczkę spada, ale około 900-1000%. Znaczy to jest kompletne szaleństwo. Ale mówimy o giełdach, tylko po pierwsze nikt nie próbował negocjować kontraktów długoterminowych, a to powinno być głównym elementem naszej polityki i bezpieczeństwa energetycznego, a po drugie powiem tak, a ja mam takie przekonanie, że ten rząd, tak jak robi to w innych wypadkach, tak jak zagwarantował sobie na, pewnie o tym będziemy mówić, pieniądze na szpiegowanie opozycji innych w ramach Funduszu Sprawiedliwości Pegasusa, tak teraz dlaczego, kiedy Polki i Polacy mają puste kieszenie przez inflację, przez drożyznę, przez gaz, przez energię, nagle spółki energetyczne, pan poseł chyba przyzna, wykazują dodatni bilans. One są po prostu na plusie. Chyba po to, żeby potem przekazać dywidendę Skarbowi Państwa, żeby pan Sasin, pan Kaczyński i Morawiecki wydali to na jakąś kolejną akcję prowyborczą, a nie na ludzi. Niech pan mi na to odpowie. Mamy zakreślony cały spisek tu, więc pan poseł odpowie. To jest według mnie spisek finansowy przeciwko obywatelom. Dobrze by było, żeby pan poseł dowiedział się, jak nabywany jest gaz. Otóż to nie jest tak, że PGNiG sobie przyjdzie do pana i powie: proszę pana, pan może nabyć tyle i tyle gazu. Ten cały gaz trafia na giełdę w Holandii i tam dopiero spółki, które mogą sprzedawać ten gaz. No proszę pana, to pan się Donalda Tuska zapyta, kto to... Gdyby zbudowali tysiąc biogazowni w Polsce, to by to zabezpieczyło potrzebowania na gaz, ale wy wszystko zniszczyliście po prostu. Proszę pana, jest tak, że gaz nabywa się w
na giełdzie w Holandii. Ale może zbudujmy tam... tutaj biogazownię w Polsce. Niech pan nie leci do Holandii. Pan za daleko już poleciał. Panie pośle, bardzo proszę. A, przepraszam, dobrze, słucham teraz. Niech pan zbuduje u siebie biogazownię przy domu i zobaczymy, jak będzie ona funkcjonowała. Niemcy na przykład. To dobrze, no pan zrobi. Natomiast jasno trzeba powiedzieć, że w ramach polityki wspólnotowej Polska nabywa ten gaz na giełdzie w Holandii. I to nie jest tak, że... tam jest giełda, proszę pana. I to nie jest tak, że ten gaz można sobie od tak nabyć. Mało tego, ten gaz zakontraktowany w Rosji również jest w pewien sposób uzależniony od cen w Holandii. A kiedy kontrakt gasowy jest w Rosji? W 2022 roku, proszę pana. Paweł Poncyliusz się zgłasza, ja mam tylko jedno pytanie. Proszę do pana Pawlaka mieć pretensje. Czy moglibyśmy zejść z tych tematów makro do mikro i odpowiedzieć na takie właśnie pytanie? Co nas w najbliższym czasie czeka? Czy rzeczywiście te ceny gazu, które miały być około 50% podwyżki, a zapowiada się, że będzie więcej, no bo też wiadomo, skoro firmy dostają, a to w ramach firm dostają ci mieszkańcy tam po 800, to znaczy, że za chwilę to napędzi inflację. Paweł Poncyliusz, co nas czeka w najbliższym czasie, jeśli chodzi o ceny gazu, który jeszcze jakiś czas temu wydawał się naprawdę bezpiecznym i stabilnym paliwem? W krótkim czasie moim zdaniem nic nas dobrego nie czeka. W tle na pewno jest... Jeszcze mogę dopytać. Jedna rzecz, bo jeżeli słyszę, że 900% podwyżki, że rzeczywiście sytuacja jest szalona, że tu jest szantaż ze strony Władimira Putina, choć nie tylko dlatego, że te ceny gazu to także biorą się z tego, że Azja ruszyła po pandemii i po prostu ten gaz wykupiła. Czy rozumiem, że w dużej mierze te przyczyny naszych kłopotów są zewnętrzne wobec tego, co mamy w kraju? I są, i nie są, dlatego że no jest kilka instrumentów i tutaj taki kamyczek do ogródka rządzących, bo ja może nie chcę tu się pastwić nad rządzącymi jako opozycja, chociaż powinienem, ale kamyczków kilka warto wrzucić. Tak naprawdę ostatnie 6 lat, gdzie za takie rzeczy odpowiada Piotr Naimski, nie ma żadnego nowego wybudowanego interkonektora, czyli rury, która by łączyła Polskę z którymś z sąsiednich krajów i zabezpieczała nas na wypadek, gdy Rosjanie na przykład ograniczą wolumen dostarczanego gazu, który jest podpisany w kontrakcie jamalskim. Po drugie, przez 6 lat rząd PiS-u nie zbudował żadnego nowego magazynu gazu, który by też powodował, że moglibyśmy się czuć na w takim krótkim terminie dużo bardziej bezpieczni. Po trzecie, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ma nic do powiedzenia w kręgach politycznych Unii Europejskiej, a tam jest potrzebna taka energetyczna solidarność. Trochę powrót do tej z 2014 roku takiej solidarności energetycznej. Wtedy właśnie... Która się nie udała. Pierwszy raz. Bo pamiętam, że były pomysły, projekty, żeby wspólnie kupować gaz, to się dopiero teraz do tego wracamy. To by oznaczało, że duży może więcej, czyli duży zakup będzie zawsze za inne kwoty niż zakupy poszczególnych przedsiębiorstw czy poszczególnych państw. I to są rzeczy, które można było zrobić i nie zrobiono. Pan Piotr Naimski tylko interesował się Baltic Pipe'em. Problem polega na tym, że wszystko wskazuje na tym, że na koniec 2022 roku będziemy mieli dużo większy konflikt, bo to jest koniec działania kontraktu jamalskiego. Panu posłowi z Prawa i Sprawiedliwości, Pawłowi Lisieckiemu, chciałem przypomnieć, że Polska, ten kontrakt jamalski, akurat jeśli chodzi o ceny, ma dużo niższe niż te, które dzisiaj są na giełdach. I tu pan poseł Szejna ma rację. Mamy 4 miliardy prawie wydobycia własnego. Mamy około 10 miliardów gazu z kontraktu jamalskiego. Tam jest troszkę mniej niż 10 miliardów. Więc naprawdę 8, można 8, 7. Tym wolumenem gazu sterować trochę inaczej cenowo. W 2010 czy 2011 roku była taka decyzja rządu, która spowodowała, że cena gazu była w Polsce kształtowana w oparciu o giełdy międzynarodowe. Ale dlaczego to zrobiono? No dlatego, że wtedy cena kontraktu jamalskiego była wyższa. I jeśli dzisiaj jest odwrotna sytuacja, to o tym właśnie mówię jako aktywnej polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości, że natychmiast powinien zmieniać formułę tak, żeby PGNiG nie mógł się powołać. Muszę postawić kropkę, muszę oddać głos, żeby tu wszelkie proporcje były zachowane w tym programie. Pan poseł jest sam. Zgodzę się na pewno z tym, że w 2022 roku kończy się umowa gazowa z Rosją, podpisana za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Przypomnę tylko jeszcze jedną rzecz, że ta umowa w pierwotnej wersji miała być podpisana do 2037 roku.
całe szczęście do 2022 roku i ta umowa będzie się kończyła. Gdyby to były dobre ceny, to kto wie? Tak, natomiast jeżeli chodzi o uniezależnienie się od Rosji, no to jeżeli chodzi o te wydobycie i nabywanie gazu z innych źródeł, no to rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił naprawdę dużo. Bo zarzut było magazyny, że nie zbudowaliście magazynu. Okej. Okay. Tym także słyszałem, że taki zarzut, że przy gazoporcie miał powstać magazyn. Okej. Okay. Natomiast jeżeli być może tak, ja tutaj nie odpowiem tak czy nie, natomiast jedną rzecz podkreślę, że prawie połowa gazu w tej chwili, który jest używany w Polsce, nie pochodzi z Rosji. I my dążymy do tego, aby uniezależnić się całkowicie od Rosji. Bo tego typu... Ja pokażę panu, panie redaktorze, tu to nie wiem, być czy może, to będzie widać. Nie wiem, czy to będzie widać. Spróbujemy. Natomiast to jest od stycznia 2020 roku. Ceny gazu... Już widzę, że to nie tu, za bardzo. Na przyszłość lepsze kolory. Rozumiem, poproszę. Rozumiem. Ale chodzi o to, że w końcówce mamy do czynienia z polityką Władimira Putina, który próbuje w ten sposób zaszantażować Polskę przed końcem umowy gazowej. Po to, aby wymóc w przyszłości podpisanie ewentualnych umów bardziej długoterminowych niż tylko kilkanaście lat. Uda się? Moim zdaniem nie mamy innego wyjścia i musimy to... Czy się Putinowi uda? A czy Putinowi się uda? Mam nadzieję, że nie. To jeszcze jedno pytanie dotyczące, bo rozmawiamy o gazie, to jest w tej chwili najbardziej gorący temat, bo rzeczywiście te faktury, czy te propozycje, które dostali ludzie, część nawet rachunki dostało na 800%, no to robi wrażenie, ale jest także temat energii elektrycznej, prądu. Tu też są duże podwyżki, warszawiacy chyba dostali ponad 33%, chociaż miało być mniej, tak? I wydaje się, że tu jest spór dotyczący tego, z czego się te podwyżki biorą. Przedstawiciele rządu mówią, że to przede wszystkim europejska polityka, jeśli chodzi o zieloną energię i kupowanie możliwości wyemitowania CO2. No. Panie pośle. No i znowu... To jest wina Unii Europejskiej, w największym skrócie. Nie, no nie jest żadna wina Unii Europejskiej. Znowu, no taki jest przekaz. Znowu rząd Prawa i Sprawiedliwości po prostu mataczy i ukrywa swoją nieudolność w robieniu czegoś, co się nazywa długookresową polityką bezpieczeństwa energetycznego. No przecież, panie pośle, kiedy przez ostatnie lata, odkąd przejęliście władzę w 2000, który to był rok, już zapomniałem nawet, chyba 15, tak? Pociągnęliście kilkadziesiąt miliardów złotych do budżetu Polski z właśnie handlu emisjami z programu, no powiedzmy sobie... Z ETS-ów tak zwane. Tak, ETS-ów, tak. I czyli, proszę pana, co z nim zrobiliście? Czy unowocześniliście energetykę? Czy zainwestowaliście w nowoczesne technologie, w energetykę? Nie, nic nie zrobiliście. I teraz nagle ja słyszę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chce zbudować elektrownię atomową. Tylko, że bardzo chcę, żeby nasi widzowie się nad tym pochylili. Elektrownia atomowa, o której się mówi już hen od iluś tam lat, rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u też o tym mówił, będzie kosztowała sto kilkadziesiąt miliardów złotych. A wie pan, kiedy pierwszy blok będzie otwarty? Za kilkanaście lat. Czyli przez ten czas nie macie żadnego planu. I co dzisiaj się dzieje? Dzieje się to, że w miksie energetycznym, mówimy o energii elektrycznej i mówimy o surowcach, w takich krajach jak oczywiście we Francji, która zaczęła politykę energii atomowej, używania energii atomowej elektrowni kilkadziesiąt lat temu, to jest 70%. W Niemczech 50% to jest energia odnawialna, a w Polsce 80% to jest węgiel. I dlatego dzisiaj przez rządy Prawa i Sprawiedliwości, które nie zrobiły nic, a dzisiaj okłamują górników, okłamują społeczeństwo, nie mają żadnej polityki energetycznej, płacimy te wysokie rachunki. I opowieści inne będą nieprawdziwe. A chcę na koniec dodać jedną rzecz. Gdybyście, kiedy przyjęliście władzę w Polsce, przyszli do opozycji i porozmawiali, tak jak to było w Niemczech, że polityka bezpieczeństwa energetycznego, mówimy tu również przede wszystkim o energii elektrycznej, to jest na wiele lat, to byśmy byli dużo do przodu. A wy dzisiaj proponujecie to, co właściwie przyszły rząd będzie realizował, a nie wy. Panie redaktorze, odnosząc się do tych słów, które wypowiedział... My będziemy płacić rachunki ogromne. Panie pośle. Wypowiedział mój przedmówca. Jasno trzeba powiedzieć, że zapotrzebowanie polskiej gospodarki na te
certyfikaty ETS jest dużo, dużo większy niż Polska tak naprawdę dostaje możliwości związanych z emisją CO2. W związku z tym. No to wynika z rozwoju polskiej gospodarki. Nie tylko z tego, że nie odchodziliśmy wystarczająco od węgla. Moment. Panie pośle, naprawdę już to dużo powiedział. Polska... Za dużo wiem, przepraszam, chciałem się tym podzielić. Polska, zgadzam się, że sprzedaje te certyfikaty, dostaje z tego 25 miliardów złotych, około 25 miliardów złotych. Jednocześnie musi nabywać dodatkowe uprawnienia do emisji CO2. Nie starcza to tak naprawdę na to, aby wycofywać się z węgla, a jednocześnie modernizować gospodarkę dzięki tym pieniądzom. Bo te pieniądze są tak naprawdę przekazywane po to, aby kupywać kolejne certyfikaty. Panie pośle, ale czy próba wybudowania, jeszcze niedawno o niej słyszeliśmy, elektrowni węglowej, mówiło się o niej ostatnia w Europie, elektrownia węglowa w Ostrołęce, to jest próba wycofywania się z węgla? Nie, to nie jest próba wycofywania się z węgla i moim zdaniem tutaj zostały podjęte złe decyzje. Natomiast jeżeli mówimy o węglu, to jasno trzeba powiedzieć, że przez kilkadziesiąt lat i tak Polska nie wycofa się z węgla, bo możemy się znaleźć w takiej sytuacji jak na przykład dzisiaj, gdzie będzie kryzys energetyczny, a bazowanie tylko na odnawialnych źródłach energii pokazało ostatnio w Niemczech, że po prostu się nie opłaca. Nie ma to sensu, bo i tak trzeba dodatkowo jeszcze zasilać system energetyczny innymi źródłami energii. Jesteśmy przy błędach czy rzeczach, które budzą wątpliwości. Jak rozpoczynaliście swoje rządy, to taką głośną ustawę, która budziła kontrowersje i protesty, była tak zwana ustawa wiatrakowa, która spowodowała, że część tych naziemnych wiatraków musiała zostać zlikwidowana, część farm. Czy to też nie był błąd? Dlatego, że w tej chwili wiadomo, że energia z wiatraków to jest najtańsza po, zdaje się, wodnej energii i teraz gwałtownie szukamy tej zielonej energii, choć znam wszystkie ograniczenia tego typu energii, że ona jest niestabilna i tak dalej, ale to by się przydała. Cała gospodarka powinna być oparta na miksie. Tu się zgodzę, że to powinien być miks energii odnawialnej, miks energii węglowej oraz miks energii jądrowej. I wtedy możemy mówić o jakimś zabezpieczeniu Polski przed ewentualnymi tego typu szantażami, jak pokazał to Władimir Putin. Paweł Poncyliusz, ten wątek będziemy powoli kończyć. Co nas czeka? Bo wydaje się, rząd mówi, że będzie chciał wpłynąć na Unię Europejską, żeby zmieniła swoją politykę, jeśli chodzi o, zwłaszcza ograniczyła ewentualną spekulację tymi certyfikatami, ale nie znajduje posłuchu, przynajmniej na razie. I wydaje się, że ta polityka się nie zmieni. Co w najbliższym czasie nas czeka i co możemy zrobić, żeby nie pójść z torbami, płacąc po prostu za to, że będziemy chcieli mieć w domu jasno? Polski rząd w kręgach europejskich już stracił kompletnie wiarygodność, jeśli chodzi o... Panie pośle, ale co my możemy, jako Polska, wszyscy, może mamy jakiś pomysł, żeby jakoś z tego wybrnąć? Panie redaktorze, tylko prawda nas może wyzwolić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że moim zdaniem to pajacowanie PiS-u z węglem przez ostatnie 6 lat, bo to było pajacowanie. Ja przypominam, jak górnicza orkiestra witała gości na szczycie klimatycznym w Katowicach kilka lat temu i tam zainscenizowano jamę z węglem, mówiąc, że Polska stała na węglu, stoi na węglu i będzie stała. Te wszystkie pajacowania powodują, że moim zdaniem w najbliższych latach, rok w rok, Polacy będą dostawali od 20 do 40% wyższe rachunki za swój prąd. To oczywiście w przypadku odbiorców indywidualnych może nie jest aż tak bolesne. Natomiast jest bolesne dla ludzi, którzy... Bardzo potężne konsekwencje, choćby w kategoriach konkurencyjności. Ja już dzisiaj słyszę od inwestorów zagranicznych, którzy już mają swoje fabryki, że poważnie zastanawiają się, czy w ogóle brać pod uwagę Polskę jako miejsce lokowania kolejnych inwestycji właśnie z racji kosztów pracy, niestabilnego systemu podatkowego i właśnie kosztów energii. To ja jeszcze na koniec dopytam tylko w tej sprawie, bo bardzo często, jak słyszymy przedstawicieli władzy, to jak jest jakiś problem, to słyszymy wina Tuska, a pan mówi, że to jest wina Prawa i Sprawiedliwości, jak ewentualnie po wyborach przejmiecie władzę, to będzie wina Morawieckiego przez cały czas. Czy jest jakiś pomysł na to, jak właśnie te 20-40% ograniczyć, powiedzmy, do 10%? Panie redaktorze, pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić na
natychmiast to, o czym pan poseł Szejna powiedział. Każda złotówka uzyskana ze sprzedaży certyfikatów, na którym rząd, jak tu powiedziano, zarabia 20-25 miliardów, powinna być natychmiast inwestowana w odnawialne źródła energii. Tylko budowa jak największej ilości odnawialnych źródeł energii może spowodować, że za kilka lat, ale dopiero za kilka lat, cena energii elektrycznej nie będzie rosła tak drastycznie, jak spodziewam się, że to będzie działo się w nas najbliższej pięciolatce. To jeszcze krótkie pytanie, zanim zmienimy temat do wszystkich. Czy panowie mają wrażenie takie, że tematyka energetyczna to będzie najważniejsze wyzwanie, może być najważniejsze, obok pewnie służby zdrowia dla Polski na najbliższe lata, ponieważ rzeczywiście mamy tutaj poważny problem. Nie, no to oczywiście tematyka energetyczna. O tym trzeba na serio i na 100% poważnie rozmawiać. No oczywiście energetyka, energia, źródła energii, pewna koncepcja finansowania rozwoju przyszłości, to nie tylko jest Polska, Unia Europejska, to jest świat. To się wiąże oczywiście z walką ze zmianami klimatycznymi. Ale chyba nie tylko. Przede wszystkim ze zmianami klimatycznymi i wiąże się oczywiście z naszym bezpieczeństwem. Dzisiaj ja też mogę powiedzieć, że polityka zagraniczna to jest przede wszystkim polityka gospodarcza i polityka bezpieczeństwa energetycznego. Tylko że, ja już powiedziałem to dwukrotnie w tym programie, wydaje mi się, ale podkreślę to po raz trzeci. To nie może być element jakiejś takiej dywagacji, to jak powiedział pan minister Poncyliusz, pajacowania tego rządu PiS czy jakiegokolwiek innego, tylko to musi być element strategii długookresowej, która powinna znaleźć się ponad podziałami politycznymi, ale na to PiSu po prostu nie stać. Czy na to PiSu nie stać? Czy w ogóle Polskę stać na jakąś ponadpartyjną strategię? Moim zdaniem stać Polskę na ponadpartyjną strategię. Zresztą myślę, że jakby spojrzeć wstecz. Jeżeli chodzi o działania poprzednich rządów, to jasno wskazywano, że należy na przykład ograniczać umowy gazowe z Rosją, a jednocześnie, jeżeli chodzi o energię, iść w stronę na przykład energii jądrowej. Poprzedni rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u poległ, zgadza się, natomiast wiedział, że w tym kierunku trzeba iść. Dobrze, następny temat w takim razie, Pegasus, nowe informacje na Komisji Finansów Publicznych w 2017 roku. Została rozszerzona możliwość operowania pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości, tak donosi Gazeta Wyborcza. I podobno został kupiony jakiś sprzęt do podsłuchiwania, jakiś sprzęt specjalny. Krótki materiał filmowy przed dyskusją na ten temat. Ja panu powiem, że gdyby jeszcze raz ktoś się do mnie zwrócił z takim wnioskiem, na przykład, nie wiem, komendant główny policji z wnioskiem o zakup narkotestów, to bez mrugnięcia okiem zakupiłbym te środki, bo do tego zobowiązuje mnie ustawa. I tak samo zwróciło się CBA, miało pełne prawo do zwrócenia się z wnioskiem o dofinansowanie ich działań związanych ze zwalczaniem przestępczości. Czy pan miał tę wiedzę, czy nie miał tej wiedzy, na co poszły te 25 milionów? Na zwalczanie przestępczości, panie redaktorze. Szeroko rozumiane. Nie miał pan, nie było rozmowy, nie było jakiejś narady na konkretny cel, na co to poszło. Chcę mocno podkreślić. Zaufał pan Ernestowi Bejdzie, szefowi CBA i poprosił przekazać. Wszystko się działo zgodnie z procedurami i zgodnie z procedurami było kontrolowane także przez Najwyższą Izbę Kontroli i kontrolowane później przez inne instytucje. Nikt nie stwierdził, żadna z tych instytucji nie stwierdziła jakiegokolwiek naruszenia prawa w tym zakresie. Czyli nie wiedział pan, że to poszło na Pegasusa? Panie rektorze, jeśli raz, poszło. Niezależnie, co rozumie pan pod słowem Pegasus? Znaczy, jeżeli to, co czytamy w mediach, jakiś system totalnej inwigilacji Polaków, to zgodnie chociażby z oświadczeniem CBA informuje pana i wszystkich naszych widzów, że coś takiego jak system totalnej inwigilacji nie funkcjonuje i nie istnieje. Jestem winny krótkie wyjaśnienie. To był Michał Woś. Przed chwilą w programie Gość Wydarzeń Marcina Fiołka tłumaczył, bo on jest podpisany pod tym wnioskiem, który poszerzył możliwości wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i te pieniądze zostały wydane, spożytkowane na zakupy CBA i istnieje takie podejrzenie, że chodziło właśnie o Pegasusa. Panie pośle, zaczniemy od pana. Czy pan wie, czy w Polsce służby CBA używają Pegasusa? No nie, ja tego nie wiem. A chciałby się pan dowiedzieć? Być może tak, bo jakby tu powiedzieć, no pewnie każdy by chciał wiedzieć, czy jest podsłuchiwane. Pytanie, czy jest to w interesie Polski. Znaczy w tym sensie, czy służby specjalne mogą prowadzić pewne operacje, o których nie wiedzą... Chyba powinny nawet.
tak, powinny prowadzić tego typu operacje. Pytanie, jeżeli przekraczają pewne granice, to wówczas no, od tego jest Komisja do Spraw Służb Specjalnych, aby te granice, kiedy zostały one przekroczone, doprowadzić do normy, a winnych ukarać. Tu są, tak mi się nasuwają teraz na gorąco, dwie wątpliwości. Pierwsza wątpliwość jest taka, że CBA nie może być finansowane ze środków pozabudżetowych, tak jest w ustawie napisane, a jednak Fundusz Sprawiedliwości jest w tym sensie uznawane za środki pozabudżetowe i tu posłowie opozycji mówią o złamaniu prawa. Druga sprawa, czy teoretycznie, jeśli CBA by pozyskało Pegasusa, a to jest traktowane jako broń w pewnym sensie, bo to jest bardzo ciężki środek do inwigilacji, czy to ta służba powinna mieć, która zajmuje się korupcją, a nie terroryzmem na przykład, powinna mieć tego typu narzędzia? Znaczy w tej chwili rozmawiamy dosyć teoretycznie. Dosyć teoretycznie. Mamy przesłanki. Pewnie. Jest informacja z kanadyjskiej instytucji CityLab. Jakoby część osób publicznych była inwigilowana. Nie mamy informacji tak naprawdę, kto miałby to robić i czy robił to za pomocą Pegasusa. Oczywiście trzeba jasno powiedzieć, Pegasus funkcjonuje. Czy on funkcjonuje w Polsce, tego nie wiem. I no, na razie nie jestem w stanie o tym powiedzieć. Natomiast no, pozostałe kwestie są tak naprawdę... A te kwestie prawne, jeżeli rzeczywiście jest finansowanie ze środków poza budżetem? To trzeba by zbadać. Jeżeli tak jest, jak pan redaktor powiedział, no to jest to złamanie prawa. Nie słyszałem, jak tłumaczył się pan minister Woś i jak tu odpowiadał na ten zarzut, ale... Twierdził, że Fundusz Sprawiedliwości jest częścią budżetu, że przeciwdziałać przestępczości szeroko. To budzi wątpliwości. Paweł Poncyliusz. No więc z tej całej sprawy Pegasusa wynikają trzy rzeczy. Po pierwsze, że władza zaczyna robić pewne działania pozaprawne, bo ja nie mam nic przeciwko temu, żeby podsłuchiwać kogoś, na kogo zgadza się sąd. Natomiast tu mamy przypadki, kiedy podsłuchiwano kogoś, kto nie był objęty żadnym poważnym postępowaniem. Mówię też o kwotach i o tym, że jest to jakieś, nie wiem, pranie brudnych pieniędzy, mafia i tak dalej, i tak dalej. Przedstawiciele władzy mówią, jak mantrę powtarzają, że wszystkie operacje były ze zgodą sądu i ile są legalne. Znam tą mantrę. Jeszcze znam też taką mantrę, że jak już nie mają nic do powiedzenia, to mówią, że to w ogóle fake news. To tak samo jak z mailami Dworczyka. Ruscy gdzieś tam wykradli, opublikowali. No bo to jedyne, co zostaje. Tylko to jest wszystko pokrętne. Druga rzecz jest taka, że Fundusz Sprawiedliwości, przypominam, że miał pomagać ofiarom przestępstw. Taka była pierwotna intencja. Muszę postawić kropkę, muszę dać jeszcze dwa zdania dosłownie, bo tutaj czas nas dogonił, panu posłowi. Czy pana zdaniem jest jakaś szansa, żeby to wyjaśnić poza komisją śledczą? Nie, no to pewnie komisja śledcza nie powstanie. Natomiast tu wedle doniesień prasowych istnieje podejrzenie popełnienia wielu przestępstw. Po pierwsze przestępstwa przekroczenia uprawnień z artykułu 231 paragraf pierwszy, ponieważ pan minister Woś, jeżeli podpisał cokolwiek i zamówiono z Funduszu Sprawiedliwości program, który miał szpiegować nie szpiegów, terrorystów, tylko pana, mnie, może nawet pana, to jest to niestety podejrzane i być może to jest przestępstwo. Nie znam akt, ale myślę, wydaje, że kiedy inna władza, nie kontrolowana przez prokuratora generalnego spisu, który zamówił rękami swojego ministra Wosia program do szpiegowania oponentów politycznych, jak to mówią media, będzie to sprawdzać. Szanowni Państwo, ja uważam, że polecą głowy naprawdę masakrycznie. To skończymy chyba tę część, tym proroctwem. Sąd będzie miał wiele do robienia. Andrzej Szejna w roli proroka tutaj na końcu. Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość, tu Lewica. I na łączach Paweł Poncyliusz. Dziękuję bardzo. Zapraszam na drugą część programu, a tam o mandatach. Przepraszam, że tak. Kara za to wykroczenie to 2000 zł, no i stracił również prawo jazdy na 3 miesiące.
Nic tak nie boli jak uderzenie po kieszeni kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego. Przekraczanie prędkości było tym wykroczeniem, które właśnie najczęściej popełniali kierujący. Wysokością mandatu był bardzo zaskoczony nietrzeźwy kierujący rowerem, którego zatrzymali policjanci do kontroli w Nowy Rok, 1 stycznia przed południem. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Zaproponowano mu zgodnie z nowym taryfikatorem mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Po prostu trzeba włączyć myślenie. Myślenie, bo my naprawdę nie mamy szacunku, tak z tego wynika, do innych uczestników ruchu drogowego, bo jak potem się stanie bum i zgaśnie światło, to co, przepraszam? Ile jest warte życie? 100 zł? 200? Miejmy nadzieję, że ta wysokość mandatów zmobilizuje kierowców. Stać mnie na wódeczkę, stać i na taksóweczkę. Krótko i na temat. Jako się rzekło, druga część poświęcona mandatom i drastycznej podwyżce taryfikatora. I w tej części Łukasz Zboralski, ekspert do spraw bezpieczeństwa na drogach, portal BRD24. Już widzę, że jest. Dzień dobry. I Marek Konkolewski, były policjant z Biura Ruchu Drogowego. O tym, że jest ekspertem od spraw ruchu drogowego Komendy Głównej Policji, nie trzeba nikogo przekonywać. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dobrze. Pozostaję z tą nadzieją. Zaczynam od pana Łukasza Zboralskiego. No, są pierwsze wyniki działania tych zmian na drogach. W zeszłym roku, w ciągu pierwszych dwóch dni straciło prawo jazdy 29 kierowców. To 82% mniej niż rok wcześniej. To by wynikało, że jest jakiś zapowiedź może małego cudu na polskich drogach. Jak pan to ocenia? Jak pan ocenia te zmiany w ogóle? No, oceniam, że to były zmiany potrzebne. Od początku mówiłem, że taryfikator mandatów, który w relacji do pensji zaczął po 30 latach odstawać, no, trzeba po prostu przywrócić do jakiejś takiej formy, która wywrze z powrotem presję na ludziach, którzy nie chcą jeździć właściwie po polskich drogach. Natomiast nie wyciągałbym jeszcze pochopnych wniosków po dwóch dniach. Tu się nic nie da powiedzieć, poza tym moim zdaniem, że policja zaczęła korzystać z narzędzia, które dostała, pokazuje to i bardzo dobrze, to tym większą presję wywrze na innych, da im więcej do myślenia. Do tej pory zmiany w Polsce, które mogliśmy ocenić jako tako już, to są kwestie dotyczące pierwszeństwa i tu widzieliśmy jakiś 30% nawet spadek liczby zabitych na przejściach dla pieszych. Moim zdaniem te nowe restrykcje i tak jak będzie policja do tego podchodziła surowo, spowodują, że na pewno wielu kierowców nie będzie chciało ryzykować otrzymania mandatu i myślę, że ten ruch w Polsce trochę zwolni, a to pociągnie z sobą oczywiście mniejszą liczbę zdarzeń albo mniejszą ich ciężkość. Rząd założył 10% nawet spadek liczby zabitych w ciągu roku. To jest realne, pana zdaniem? Myślę, że tak wynika z naukowych opracowań dotyczących innych krajów, gdzie podnoszono kary. Myślę, że to jest realne, tym bardziej, że w Polsce to podniesienie kar nie odbywa się tutaj z roku na rok, tylko po 30 latach, więc tym bardziej ten impuls może być duży. No to pytanie zależy tak naprawdę od tego, jak policja dalej w ciągu roku będzie to narzędzie wykorzystywała. Czyli od tego, czy będzie rzeczywiście przestrzegane to prawo, znaczy, czy będą łapani ci kierowcy, tak? Czy... No jak skuteczny będzie nadzór na drogach, to wszystko jest w rękach policji, bo niestety nadzór automatyczny mamy dość skąpy. To jeszcze tylko zapytam o jedną rzecz, bo pojawiły się takie głosy, że to nie powinno być po prostu taka zwykła podwyżka cen mandatów, tylko powinno się wprowadzić, tak jak w innych krajach, uzależnienie od zarobków, bo powiedzmy dla kogoś bardzo dobrze sytuowanego zapłaci 800 zł, no to może przez kilkanaście minut go to zaboli, ale później szybko zapomni. A dla wielu osób te 800 zł powiedzmy, no to będzie to jakaś katastrofa finansowa. Czy ten pomysł, żeby uzależniać, który działa w innych krajach, żeby uzależniać wysokość mandatu od rocznych uposażeń, czy w jakiś inny sposób, w każdym razie od bogactwa danego kierowcy, czy to jest pomysł, który by się w Polsce sprawdził, czy nie jest po prostu najzwyczajniej lepszy? To jest pytanie kierowane do Marka Konkolewskiego. No myślę, że nie, dlatego że spora grupa osób pracuje na tak zwanych umowach śmieciowych.
Nie każdy ma stabilne źródło finansowania. Sądy by miały bardzo dużo pracy, ażeby ustalać zarobki poszczególnych osób, które popełniły wykroczenia. Myślę, że nie byłoby tutaj zgody społeczeństwa na takie rozwiązanie. Natomiast do tego, co tutaj pan powiedział, mój przedmówca, tak, w dużej mierze to będzie zależeć od policji. Myślę, że po kilku miesiącach niektórzy kierowcy zobaczą, że tej policji wcale nie jest więcej na drodze, bo przecież ten policjant ruchu drogowego nie będzie w stanie być na każdym skrzyżowaniu, na każdym zakręcie, na każdym odcinku drogi niebezpiecznej, tam gdzie często kierowcy popełniają wykroczenia. No i niektóra spora grupa kierowców dojdzie do wniosku, że może się jakoś uda. Tak? Ja tutaj naprawdę nie byłbym takim chóry optymistą, że nagle podwyższenie wysokości grzywien w drodze mandatów karnych jest antidotum na rozwiązanie problemu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo trzeba byłoby wprowadzić takie bardzo restrykcyjne rozwiązania kilka lat temu, gdy na polskich drogach ginęło ponad 5 tysięcy osób w wypadkach drogowych. Powiem więcej, pan premier Morawiecki, pan minister Adamczyk, pan minister Weber, który jest twarzą tych zmian, wielokrotnie mówi w mediach, że z roku na rok poprawia się stan bezpieczeństwa na polskich drogach i mówią prawdę. Tak, poprawia się stan bezpieczeństwa. Cóż takiego się zadziało, skoro sukcesywnie liczba zabitych na polskich drogach spada, liczba pijanych sprawców wypadków spada, a tak drastycznie podnieśliśmy mandaty karne. Natomiast jedna bardzo ważna uwaga. Ja mam też dobrą informację, bo mamy nowy rok. To jak tutaj pan Łukasz i pan redaktor... Cudownie, czekamy na dobre informacje, bo poprzednia część była poświęcona podwyżkom i to nie było to optymistyczne. Bardzo dobra informacja i rzadko o tym się mówi, bo następuje też rewolucja, jeżeli chodzi o system punktów karnych. Wszyscy dobrze wiemy, że punkty będą usuwane z ewidencji dopiero po 2 latach od momentu zapłacenia mandatu karnego, ale dobra informacja polega na tym, że ci, którzy w zeszłym roku otrzymali punkty karne, które zostały wpisane do ewidencji, bądź też w tym roku do 16 września 2022 roku, skorzystają z dobrodziejstwa starego systemu prawa. A więc te punkty karne będą usuwane po upływie 1 roku i tutaj zapłacenie mandatu karnego nie będzie miało żadnego znaczenia. Druga bardzo ważna informacja to do 16 września ci, którzy balansują na granicy 24 punktów karnych i obawiają się przekroczyć liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów prawa, w dalszym ciągu mogą wybrać się do Wojskowego Ośrodka Ruchu Drogowego i uczestniczyć w kursach tych doszkalających, gdzie raz na pół roku możemy sobie odpisać 6 punktów karnych, a więc zachęcam tych zmotoryzowanych, którzy mieli cięższą nogę, którzy czasami balansowali na granicy prawa, mają jakiś tam dorobek punktów karnych, żeby skorzystali z ostatniej szansy, z ostatniego koła ratunkowego i wzięli udział w kursach takich reedukacyjnych i opisali sobie 6 punktów karnych. Myślę, że to są dobre informacje dla zmotoryzowanych. To jeszcze pytanie do Łukasza Zboralskiego, bo w tym, co Marek Konkolewski mówi, to słyszę takie przeświadczenie, że Polacy się szybko połapią, że tej policji jest mało, że jest mało kontroli, że można to sito, to jest takie, że można się tam jakoś prześlizgnąć i że ten efekt, którym chwalimy się teraz, że to tak zadziałało, że ten efekt się skończy. Pan też ma takie wrażenie, że tu trzeba by nie tylko wprowadzić takie przepisy, ale także je restrykcyjnie i znacznie bardziej kontrolować niż do tej pory? Na pewno w Polsce powinniśmy rozbudować automatyczny system nadzoru nad ruchem drogowym, co najmniej do poziomu Hiszpanii, czyli 2 razy więcej fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości. Wówczas uwalniamy zasoby policji, fotoradary są skuteczniejsze, pracują całą dobę i to jest jasne. Natomiast nie obawiam się, że ten efekt będzie jakiś taki bardzo mizerny, dlatego że oczywiście, że policji nie ma wszędzie i nie będzie, dzisiaj to też ludzie wiedzą, ale ryzyko przy złapaniu rosło dramatycznie mocno. I myślę, że to jednak będzie działało na wyobraźnię. I pamiętajmy, że za chwilę wejdzie kilka dodatkowych elementów, takich wpływających długofalowo na to, jak się ludzie zachowują. Ja wbrew temu, co mówił pan Marek, wcale nie uważam tego za dobrą nowinę, że one wejdą spóźnione. Jeśli dbamy o bezpieczeństwo na drogach, powinny wejść jak najszybciej. Czyli między innymi powiązanie wykroczeń i punktów karnych ze stawkami OC.
i to dopiero też będzie na, tak naprawdę na kieszeń kierowców wpływało. Oraz tak zwana ta właśnie recydywa, czyli system, w którym policja wreszcie będzie widziała za parę miesięcy, że ktoś popełnił po raz drugi wykroczenie w ciągu 2 lat i zapłaci podwójną stawkę mandatu. I to jest bardzo skuteczne rozwiązanie, pokazujące, że raz ktoś może popełnić nawet taki duży błąd, czy mniejszy, ale jeśli robi to konsekwentnie, no to będzie płacił naprawdę wysokie kary, chcemy go eliminować z drogi. Poza tym właśnie znikną te kursy i uważam, że... A to dobrze? No oczywiście, że dobrze, ponieważ to jest patologiczny system. Ja się nie cieszę, że te kursy w Polsce istnieją, dlatego że tam przychodzą... To ja teraz muszę zrobić ostre cięcie, za chwilę wracamy, bo tutaj jest krótka przerwa, która w tym momencie się musi pojawić i wracamy w tym momencie. Za chwilę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin teraz taniej o 150 zł. Telewizor LG aż 70 cali teraz taniej o 800 zł. To którym smurfem dzisiaj będziesz? Smurfem pilotem! Pobierz Applejdu i zobacz, jak twoje dzieci odkrywają talenty smurfów z Kinder Niespodzianki. Figurki smurfów w 104 Kinder Niespodziance. Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pH. Tak, możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus działają na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Jednak na pH da się coś poradzić. Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal ma też dodatkowe składniki roślinne oraz aminokwasy. Wzmacnia skórę, włosy i paznokcie. Pomaga mi radzić sobie ze stresem. Wspiera tarczycę. Vitotal pomaga utrzymać smukłą sylwetkę. I nie martwić się celulitem. Kompleksowo wzmacnia organizm. Vitotal jest najlepszy. Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Pomiędzy wschodem a zachodem. Pomiędzy kibicem a kibolem. Pomiędzy disco polo a Chopinem. Blisko tego, co bliskie tobie. Interia. Twoje wszystko. Głodni. Głodni wyzwań. Hej, jeszcze tylko 180 km rowerem. I 42 biegów. Ile? O, głodni równowagi. Ciężko? Lekko. Wiadomo. Smacznego. Głodni zdrowia. Głodni wolności. Ale chcesz ją przepłynąć Bałtyk? Nie, Atlantyk. Nieźle. Wreszcie głodni spokoju. Jakie plany na wieczór? Dobranoc. Catering dietetyczny Matchfit. Głodni życia. Zamów z rabatem 25% w aplikacji lub na matchfit.pl. Nie musisz jechać na drugi koniec Polski po auto, którym chcesz po prostu jeździć. Nie musisz wydawać całego majątku, żeby mieć czym wozić swoje skarby. A gdy szukasz auta, na które możesz liczyć, nie musisz wyliczać, ile ma lat. Wejdź na OLX i znajdź w swojej okolicy dokładnie takie auto, jakie ci pasuje. Olej z wątroby, rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje. Dlatego powstał Preventik D3. Preventik D3 oprócz podwójnej dawki oleju z wątroby, rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3 w jednej kapsułce. Preventik D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventik D3. Pełne wzmocnienie odporności. Vente Paribas, Vente Paribas, Bank BNP Paribas, Vente Paribas. Zmieniaj świat razem z nami, Bank BNP Paribas. Powiedz tak, Lay's Oven Baked. 50% mniej tłuszczu i doskonały smak. Czy istnieje coś równie pysznego? Tak, to nowe.
Nowość. Krakersy wielozbożowe Lay's Oven Baked. 35% pełnego ziarna. Spróbuj. Od piątku do niedzieli tylko w KFC. Zamów swój ulubiony kubełek i odbierz drugi 50% taniej. Mega okazja. Drugi kubełek twojego ulubionego kurczaka 50% taniej. Już w ten weekend. Zdarza ci się ból brzucha po jedzeniu? Weź Nospe Max. Likwiduje skurcz i usuwa ból brzucha. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. To jest rok 1851. To manufaktura mojego dziadka. Rok 31. Ja, Jan Wedel i moja fabryka. Przyjemność to to albo to. Tu ktoś na stole postawił za dużo, a nie dobrze. Dobrze było w 91 i przyjemnie też było wyjechać. I dziś tak wygląda świat. Czekolada jest taka i taka też. Ptasie mleczko bierz i jesz. Niebo w gębie. Są też lody, och, pyszne. Chcesz? Wedel, czas na przyjemność. A tu nasz symbol sprzed lat. Teraz wygląda tak. Idę do Aldi. Chcesz co? Rapak dla kota. Będę szybko. Stop! Coś na plamy? Z gazetki. A ty? Chcesz coś z Aldi? Bo Aldi ma to coś. Od środy coś sportowego. Spodnie treningowe, damskie lub męskie. Tylko 39,99. I piłka gimnastyczna. Ale cena tylko 35 zł. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Ojciec, pomożesz mi wybrać to OC? O, jesteś już. Porównamy te kredyty. Tato, nowy telefon, obiecałeś. Ubezpieczenie, kredyt, telefon, chyba do przyjaciela. Dzień dobry, Hubert Urbański. Spokojnie, zawsze możesz liczyć na rankomat.pl. Porównasz tu ubezpieczenia, ale też kredyty topowych banków, oferty telefonii komórkowej i wiele innych. Na taką podpowiedź liczyłem. Możesz liczyć na rankomat.pl. Debata dnia. Wracamy do rozmowy o taryfikatorze, o wypadkach, o tym, jak można nim zapobiec. Łukasz Zboralski, Marek Konkolewski. Oddaję Markowi Konkolewskiemu, bo mu dosyć brutalnie przerwałem, za co przepraszam. A to jeszcze ja nie dokończyłem jednej... A to proszę bardzo. ...o kursy, bo skończyliśmy o... Tak. Proszę bardzo. Skończyliśmy na kursach. Ja tylko chciałem dokończyć. Powiedziałem, że no, mówienie o tym, że te kursy są i cieszenie się z tego, ja się w wielu sprawach z panem Markiem zgadzam, ale w tej nie. To jest jednak cieszenie się z pewnej patologii, która właśnie ustawą zostanie wyeliminowana. Ponieważ punkty karne w odróżnieniu od mandatów mają pomagać eliminować tych ludzi z dróg. Po przekroczeniu pewnej liczby punktów karnych oni nie mają prawa już jeździć. Więc utrzymywanie takiej patologii, że można sobie zapłacić za to, żeby dłużej jeździć, choć się już nie powinno jeździć, no było niezdrowe jednak w systemie i dobrze, że to znikło. Ale czy ten kurs nie mógł czegoś nauczyć, być w jakimś sensie przestrogą? Słyszałem o takich kursach, które są w innych krajach i chociażby tam są pokazywane skutki wypadków i różne rzeczy, po których w głowie zostaje coś, co powoduje, że ludzie jednak zmieniają styl jazdy. Czy rozumiem, że w Polsce tak nie było? Proszę zapytać. Marek Konkolewski. Panie, ja muszę tutaj zaprotestować z wielkim szacunkiem dla pana redaktora Zboralskiego, który prowadzi bardzo popularny portal BRD, ale żeby z ust tak znanego dziennikarza padło zdanie, sformułowanie, że te kursy są patologiczne, że to jest patologia, no to nie to jest. To jest po prostu policzek dla tych policjantów ruchu drogowego, dla szefów drogówki, psychologów, ekspertów, którzy prowadzili te zajęcia, a także znakomitej większości ludzi, prawych, uczciwych, którzy przyszli usunąć sobie punkty karne, czegoś się nauczyć i znakomita większość z nich nie popełniała już wykroczeń. Oczywiście był margines tych, którzy co jakiś czas się tam pojawiali. A więc, panie Łukaszu, nie tędy droga. Natomiast jeżeli chodzi o punkty karne, ja też korzystając z okazji, zaapelowałbym do resortu infrastruktury, ale przede wszystkim do resortu cyfryzacji. Mam nadzieję, że tutaj pan redaktor Zboralski poprze moją propozycję, ażeby zastanowić się nad zmianami przepisów prawa, które podniosłyby limit punktów karnych
dla kierowców zawodowych. Proszę zobaczyć, kierowcy zawodowi, którzy robią setki tysięcy kilometrów, którzy mają całe abecadło, jeżeli chodzi o prawo jazdy, w ciągu 2 lat będą mogli stracić prawo jazdy, przekraczając liczbę 24 punktów karnych. Ba, dotyczy to także tych, którzy nie są kierowcami zawodowymi, a mają wszystkie kategorie. Łukasz Boralski? Nie, karny. Na pewno nie poprę takiego postulatu i nie widzę żadnego powodu, że... Łukasz Boralski. Zawodowe. Apel taki. Przeszliśmy z Polski papierowej przez analogową do cyfrowej, żeby punkty karne były przypisywane do indywidualnie do kategorii prawa jazdy, pojazdu, którym popełniłem wykroczenie. Wtedy byłoby to możliwe. Tego się szczerze mówiąc nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie aksamitna dyskusja tutaj, czy rozmowa. A tu proszę, Łukasz Boralski, ostatnie zdanie. No nie, to by była kolejna patologia systemu. Ktoś, tym bardziej ktoś, kto zawodowo jeździ samochodem i przeszedł wiele poważniejsze kursy niż ci, którzy jeżdżą samochodami osobowymi, no nie, wie doskonale, jak się po drogach poruszać i tym bardziej on powinien tracić prawo jazdy i na wszystkie pojazdy. Oczywiście, jak ktoś udowodni, że nie potrafi prawidłowo po drodze jechać i zagraża innym jednym samochodem, nie powinien jechać żadnym. Ktoś, kto na motorówce pływa pijany w Polsce, traci uprawnienia także na samochód. I to jest słuszne, gdyż jest człowiekiem nieodpowiedzialnym. Mi to udowadnia po prostu. Tak, dobrze. Marek Konkolewski. Zaznaczam liczbę 24 punktów karnych i zdaję egzamin sprawdzający kwalifikacje na wszystkie kategorie. Przecież pan wielokrotnie w portalu BRD opisuje różne... Nie ma przymusu zdawania egzaminu ponownie i tracenia prawa jazdy. Że na zachodzie Europy dla kierowców zawodowych przypisuje się zdecydowanie większy limit punktów karnych. Ja mam wszystkie kategorie prawa jazdy, popełniam 2 wykroczenia, na przykład, no zdarza się, no każdemu się może zdarzyć, łapię 25 punktów karnych i zdaję egzamin. Nie każdemu się może zdarzyć. Czy się panu w życiu zdarzyło już przekroczyć tę liczbę punktów karnych? Bo mi nie. I sądzę, że wielu kierowcom, którzy są odpowiedzialni, po prostu się nie zdarza. Zdarzyć to się można popełnić wykroczenie. Ale stracić prawo jazdy za przekroczenie liczby punktów karnych, to trzeba jeździć w skrajnie patologiczny sposób. Zdarza się nawet ważnym politykom. I mogę ten wątek. Mam nadzieję, że ci politycy, zarówno z partii rządzącej, jak i też z opozycji, którzy w tej chwili popełnią wykroczenie i tak ochoczo ostatnio głosowali i naciskali na te przyciski do głosowania, żeby podwyższyć w tak drakoński sposób mandaty karne, jeżeli popełnią te naruszenia, to nie będą chować się za szpalery mniej bądź też znanych prawników i przyjmą te mandaty karne. Ja też mam taką nadzieję, ta dyskusja jest zachętą, żeby panów znowu w tym temacie zaprosić kolejny raz, bo rzeczywiście zrobiło się bardzo interesująco, ale ja muszę w tej chwili zapowiedzieć następny program Debaty Dnia. Michał Adamczyk, co tam w debacie dnia, bo już jest... Przepraszam, w debacie dnia, debata dnia to jest tutaj, to jest raport, oczywiście Michał Adamczyk. Dobry wieczór, Grzegorzu. Dziś w raporcie szczegółowo zajmiemy się tym, o czym przed chwilą rozmawiałeś ze swoimi gośćmi, czyli o nowym rewolucyjnym taryfikatorze wykroczeń drogowych, który właśnie wszedł w życie. Teraz mandat